bardzo serdecznie w 8 odcinku programu Magiczny Okrut. Dzisiaj pokażę Wam Budleję Dawida, czyli motyl i krzew, ale najpierw kalendarium. Sierpień to pełnia lata, obficie kwitną kwiaty letnie, z których wiele nadaje się na suche bukiety. Pogoda nas bardzo rozpieszcza, więc można korzystać z uroków posiadania ogrodu, balkonu czy tarasu. W sierpniu pielęgnujemy także rabaty i ta pielęgnacja polega na spulchnianiu ziemi, odchwaszczaniu, podlewaniu roślin, które tego wymagają. Kwiaty jednoroczne możemy w tym miesiącu zasilić. W sierpniu po zbiorach owoców przyświetlamy korony czereśni i wiśni, a także wielu innych roślin owocowych, których zebraliśmy owoce. Sierpień to dobra pora na sadzenie wielu roślin. Sadzimy żywopłoty zielone, czyli z drzew liściastych, oraz sadzimy w drugiej połowie sierpnia rośliny iglaste i wiecznie zielone. Wysadzamy także do gruntu większość cebulek roślin, które kwitną wiosną, oraz dzielimy i przesadzamy byliny. Sierpień to pora do cięcia wielu żywopłotów oraz roślin, które formujemy, tak na przykład kify, świerki czy tuje. Budleja Dawida, luźny krzew dorastający w naszych warunkach do 2-3 metrów wysokości. Liście lancetowate, szaro-zielone, od 7 do 13 cm długości. Kwiaty liliowe, niebieskie, białe, purpurowe w długości od 20 do 50 cm. W luźnych wiechach. Są miododajne i bardzo atrakcyjne dla motyli, dlatego budleje nazywamy motylim krzewem.